Muszę boli, jest moją serce. Cześć, siemanko, z tej strony Nora. Zapraszam was na dzisiejsze Q&A, gdzie będę odpowiadał na wasze pytania. Dowiecie się, skąd jest Nora. Pierwsze pytanie. Czy zmieścisz się w hula hop? Nie wiem, nie patrzyłem, ale prawdopodobnie się zmieszczę. Drugie pytanie od tego samego chłopaka. Czy rodzice odradzali ci nagrywanie na etykę? To było tak, że rodzice na początku odbierali to źle, że ja tam w internecie coś robię czy coś. Do pierwszej wypłaty. Pierwsza wypłata na konto, nagle rób to, co lubisz, rób to, co kochasz i było wszystko okej. Okay. Więc pamiętajcie, jak rodzice wam odradzają, to pokażcie im pierwszą wypłatę, zarobione pieniądze wasze, przez które można naprawdę dużo zrobić, później zadziałać i tak to jest. Czy jak zaczynałeś, znajomi się śmiali czy propsowali? To było tak, że nie miałem dużo znajomych, którzy mnie jakby lubili z tego powodu, że nagrywam, bo no był bardzo duży ból dupy, no po prostu, że komuś się udaje coś tam, że są z tego pieniądze, nie trzeba, nie wiem, kminić codziennie pieniędzy, jak zdobyć ich coś, tylko masz tutaj zarobek i jest dobrze. Czy jak byłem w ośrodku, myślałem, żeby się zabić? Nie, ośrodek dużo mi dał do myślenia, dużo mi pomógł, dużo mi otworzył reali życiowych po prostu, no i co mogę więcej powiedzieć, no żyć się umierać po prostu, no kto jest w ośrodku, to się nie poddaje, bo pomaga jednak ośrodek z wychowawcami trzymać tamę i będzie dobrze. Pamiętajcie, to jest najważniejsze. Kiedy was zamiar ćwiczyć, iść na siłownię. Zamiar mam ćwiczyć i iść na siłownię, no po jej szkoły ruszymy z tym i no za 2 miesiące co najmniej jedziemy z tematem i się nie poddajemy i będzie 100% działania, może później coś tam i no zaczniemy normalnie działać. Ile chcesz schudnąć i czy zawalczysz na FMA? Powiem tak, na FMA bym zobaczył bardzo chętnie, gdzie wyjdzie mój film. Pewnie jak oglądacie to ten film już jest i tam wyzwanie poszło. No i chcę wystąpić, a schudnąć chcę, nie wiem, 60-70 kilo, żeby jednak to było ok. Norus, Noras, Norasku, czy będzie jakiś zlocik z widzami? No można mnie spotkać jedynie na eventach tego typu, na FMA. O, teraz będzie FMA 5, gdzie będzie można zobaczyć. No i tam się widzimy, zbijamy piony, robimy zdjęcia. Następne pytanie od Holtras01. Grałeś kiedyś w MT2? Będziesz streamował? Pozdro, byczku. Grałem w MT2, ale streamować tego nie będę streamował, bo nie umiem tego streamować. Nie umiem po prostu, to komendy trzeba znać dużo rzeczy. Daniel Magical pisze, Team Magical czy Rafonix? No jestem sercem z Rafonixem, Magical to jedynie to może mi na kija siadać i tyle, pozdrawiam. Moderator pisze, czy podniesiesz rower na kółko? Tylnie. Nie podniosę, bo nie uczyłem się tego, bym musiał spróbować, może bym podniósł, nie wiem, nie mówię. Następne pytanie, czy jesteś biedny? Nie, no powodzi się, no nie narzekam, jakby jeść co jest w lodówce, nie liczę dni do każdego miesiąca następnej wypłaty, przykładowo pieniądze są, zawsze będą, znaczy nie mówmy, że zawsze, ale póki są, to są. Czy masz siostrę, brata, czy lubisz BDS-a? Mam brata młodszego, ma 13 lat, gdzie go pozdrawiam bardzo serdecznie. I czy lubię BDS-a? Lubię, fajna muzyka, bardzo mi się podoba, kiedyś robiłem sobie z nim zdjęcie, pogadaliśmy, jest równym człowiekiem, nie jest taką gwiazdą typową, że wiecie. O, ja mam fame, to się nie zbliżaj do mnie, tylko z nim możesz na luzie porozmawiać. Kumpel. Dobra, Bartas napisał tutaj dużo wiadomości. Czy masz dziewczynę? Aktualnie nie posiadam dziewczyny, ale coś tam się rozkwita i coś jest. Drugie pytanie, które zadał. Jakie papierosy palę? Palę Rotmansy. Czerwone set. Wiecie, czy będą jeszcze jakieś zadymki w stylu podpalania pach, czy już na serio z tym skończyłeś? Skończyłem z tym na serio, tak jak mówiłem w wcześniejszej odpowiedzi. Będę walczył na FMA. Tak jak odpowiadałem, nie wiem, to zależy od włodarzy, od Wojtka, od Boxdela.
wszystko zależy od nich. Wy musicie pisać, że chcecie mnie zobaczyć i wtedy będziemy dalej działać. Czy na kanał będziesz wrzucał jakąś serię, na przykład CSGO lub jakieś inne gierki? Planuję nagrać serię 1v1 z youtuberami, żeby zobaczyć, jak oni grają, jak co robią, no i to będzie trzeba wdrożyć i zobaczymy. Jakiej muzyki słuchasz? Słucham aktualnie muzyki rapu, bo no rapu słucham i takich popu i to mi po prostu pasuje. Brałeś kiedyś jakiekolwiek narkotyki, czy uważasz, że powinny być legalizowane u nas w Polsce? W Holandii paliłem marihuanę. Tak, w Holandii. W Polsce no marihuana powinna być zalegalizowana, bo jednak marihuana poprawia dla ludzi z nowotworem, z różnymi chorobami poprawia, że nie ma, że ucicha ta choroba i jest dobrze. Więc jestem murem za legalizacją. Czy zamierzam się spotkać z Rafonem? Spotkamy się z Rafonem 25 października, wielkie starcie. Ważenie będzie. I teraz kurwie. Ćwiczysz na WF-ie? Tak, ćwiczę na WF-ie. Nie mam problemu z tym. To, że jestem taki, jaki jestem, nie daje mi nic więcej do stracenia, jak ćwiczę się na WF-ie. Normalnie chodzę i nie obijam się. Mam szóstkę jedną z WF-u nawet. Dobra, Dexa zapytał się tak. Ile masz lat? Aktualnie mam lat 17. Do jakiej szkoły chodzę? Chodzę jak na razie do technikum. Technik, spedytor. W Łosicach. Z jakiego typu Jupiterami masz kontakt? Mam kontakt z family friendly, mniej family friendly, tacy poważniejsi, mniej poważniejsi, no dużo ich jest, szkoda ich wymieniać. To tyle pytań do Norasa, zapraszam was na Instagrama, NorasXXL, na grupę na Facebooku, na fanpage'a, na wiele, wiele innych rzeczy. Linki będziecie mieli na dole. No i pozdro!